Witam Was serdecznie w nowym filmiku zużytych produktów. Wyrzucam i zaczynamy tak, może od mydła. Mydła do końca nie zużyłam, specjalnie zostawiając trochę, aby Wam pokazać, co to za mydło. To jest taki jeden wielki glutek. Mało tego, skoro jest napisane na nim, napisane, do czego jest przeznaczone. To znaczy, jeżeli ma krzyżyk, no to myślałam, że chociaż regeneruje albo pomaga, nie wiem, nawilża dłonie. Niestety, wręcz przeciwnie, wysusza cholernie dłonie. Ja i tak mam mega suche, a po zużyciu prawie tego mydła, masakra, po jednym już użyciu, a co dopiero prawie zużyciu całego. No ja nie zużyłam sama, tak, nie oszukujmy się, pomógł mi trochę mąż i Julka. No ale mimo wszystko więcej do niego nie wrócę. Jeżeli macie suchą skórę, to nie polecam. Może u tych, którzy nie macie suchej skóry, albo chociaż troszeczkę tylko przesuszoną, to może się sprawdzi. U tych takich mega jak ja nie polecam. Chusteczki z Biedronki, znaczy trzypak teraz mam, dwa zużyte. Nie wywodzę się, ja je lubię. Teraz zakupiłam ostatnio nowe. Tamte sprawdzają się rewelacyjnie, jedna paczka się kończy, także nowe denko będzie z tamtą paczką, zachwalę i tak dalej. Zużyta gąbeczka, to nie jest ani ta jedna, ani ta druga, wiecie co, słowa mi uciekły. Napiszę Wam to, co mówię, u góry Wam napiszę zaraz przy montowaniu filmiku, jak się nazywają te dwie takie słynne na YouTube. To jest najzwyklejsza, ona tam chyba 3 zł, czy chyba tak, 3 zł kosztowała, także żadna rewelacja cenowa, ale za to rewelacyjnie się nie sprawdza. Ona, ja nie mam porównania z tamtymi, więc nie umiem powiedzieć, czy jest dobra, czy jest zła, czy jest miękka, czy jest twarda, czy wchłania, czy nie wchłania. Mogłabym to jeszcze rozkroić, bo dziewczyny to robią, że przekraiwają, tak, tak, robią sekcję zwłok gąbeczce i sprawdzają, jak dużo się nie wypukuje podkładu albo nie wiem czego tam jeszcze ze środka. No ja tego nie uczynię, nie wiem, może na końcu filmiku sprawdzimy. W każdym bądź razie u mnie sprawdziła się wyśmienicie. Ja używam, tak jak widzicie, tu już się nie domywa ta część, bo ja używam tylko tej części, tu za nią trzymam, pod oczy oczywiście. Rewelacyjna, wrócę do niej na pewno. Druga rewelacja, cienie do powiek. Co ja mówię, cienie do powiek? Baza pod cienie do powiek Ingrid. Zawsze do niego wrócę. Nie mam pudełka, znaczy tego słoiczka. Właściwie to nie wiem, czemu nie mam, czy ja przypadkiem po prostu nie wyrzuciłam przez przypadek, ale za to jest kartonik, na jedno wychodzi, zużyty, też do niego zawsze wrócę, nie skawalił się przez prawie rok, cały czas codziennie go używałam jako podkład pod cienie, do tego się nadawał wyśmienicie, zawsze wrócę, nieduża kwota, tam chyba się waha na internetach, to się waha tam, nie wiem, od 5 do też chyba 10 zł, zależy jaki sprzedawca. Tutaj zużyłam, tak. Zużyłam dwie gąbeczki, które dostałam kiedyś od mojej fanki. To były w kształcie serduszek takie gąbeczki, takie cieniutkie, wiecie, do używania do makijażu. Wyrzuciłam je, ponieważ już no, nie chciałam ich na antenie pokazywać, bo już były takie, wiecie, no, niezbyt sympatyczne jak ta gąbeczka moja, ta o. Więc po prostu je wyrzuciłam. Muszę sobie zakupić tą. Trzy zużyte, co? Maszynki do golenia. To są dwie Wilkinsona, moja i Julki, i tutaj męża, a męża się nazywa, z tego co się orientowałam, to była Gillette, ale nie wiem czemu, chyba podróba, bo ta nie ma tu napisu. Obydwa rodzaje, spoko, ta ma trzy, nie pokażę, bo brudna, trzy ostrza, te są po dwa, też rewelacyjnie się sprawdzają, nie zaciągają. Powiem, że te Wilkinsona są, jak to wyrazić, bardziej jednorazowe niż ta, ponieważ tej używałam około, bo poprzednio miałam ja, teraz mężowi się wczoraj skończyła, więc po prostu postanowiłam ją dodać do denka. Ja ją używam 8 razy, a te po 3, no nie oszukujmy się, już się nadają do wyrzucenia, ale zawsze do nich wrócę, także spoko. Odkamieniacz, pokazywałam Wam, że ostatnio sobie kupiłam. Wrócę do niego, kwota super, do jakości, rewelacja. Co prawda nie przestrzegałam przepisu, bo tu jest napisane, aby
rozrobić to w wodzie, dopiero wlać do na przykład do czajnika i zagotować. Ja oczywiście wsypywałam bezpośrednio do wody, która już była gorąca, zagotowana w czajniku, dosypywałam, przygotowywałam jeszcze raz wodę w czajniku i za jednym takim, wiecie, użyciem takiej torebeczki 40-gramowej kamień prysł. Ja często używam, przeważnie używam też soku z cytryny, też się dobrze sprawdza. No oczywiście żadnej chemii nie ma. Po prostu dłużej trzeba gotować albo więcej cytryny, po prostu tego soku więcej przeznaczyć na to. A tutaj jedna saszetka, spoko. Także co, ja się cieplutko z Wami żegnam i do jutra, do zobaczenia, pa, pa.